teraz w ten wstęp, więc mam nadzieję, że teraz mi wyjdzie dobrze. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Jest godzina 20, jest piątek, tak wiem, że jest dosyć późno ten odcinek. No ja wiem, ludziska. Ale naprawdę miałem ważne zadanie w szkole, więc przepraszam, szkoła nie jest fajna, nie polecam szkoły. Też pewnie tak sądzicie, napiszcie mi w komentarzu. I słuchajcie, ludziska, dzisiaj o 21 będzie live'ik. Tak, będzie live'ik, więc zapraszam was bardzo gorąco. I może nawet zrobimy przedłużanego tego live'ika, nie jestem pewien, ale może tak zrobimy, więc zapraszam was wszystkich bardzo gorąco. A na tą chwilę, słuchajcie, rozpoczynamy super epicki kolejny odcinek! Dobra, odbija mi i mi ewidentnie po prostu odbija. I ludziska, na dzisiejszym odcinku zrobimy tajne misje od Aberki, bo Aberka ma właśnie tajne misje do nas. I jak pamiętacie, Aberka się bardzo denerwuje, że ja nie wykonuję tych tajnych misji, więc musimy to zrobić. W ogóle to ten nieśmiertelności zabrałem od gangu Sruesa, więc bardzo fajnie. Znaczy w sumie to oni mi chyba nawet go dali. Nie jestem pewien, ale oczywiście cieszę się, że go mam. I teraz tak, oczywiście na początek musimy sobie podkładać itemy, które mi są niepotrzebne. W sumie to nawet nie wiem, co jest mi potrzebne, a co mi jest niepotrzebne, ale po prostu trzcina mi jest potrzebna cukrowa, jeśli chodzi o to. Ale na pewno, ludziska, jedzenie mi jest potrzebne. Mam tu jakieś jedzonko, mam więcej jedzonka. Proszę, żeby było więcej o, jest! 64 pieczonej wołowiny, elegancko. To mi się oczywiście podoba. Zamykamy. I słuchajcie, jak pewnie pamiętacie z poprzednich odcinków, Aberka ma dla nas tajne misje, które oczywiście każą mi wykonać. Po pierwsze, potrzebuję bardzo dużo trzciny cukrowej, więc pomyślałem, żeby w końcu, słuchajcie, zrobić to zadanie i w końcu spełnić jego życzenie i po prostu wyzbieramy całą trzcinę cukrową ze wszystkich normalnie miejsc, gdzie tylko mamy jakąkolwiek zabudowę. A drugie primo to było zbudowanie takiego tam domku, pamiętacie, w tej wiosce, więc się musimy oczywiście też również postarać, żeby ten, słuchajcie, tam domek oczywiście dokończyć w tej wiosce. I tam jakieś klipcio normalnie za... Klipcio, ty mi nie denerwuj, chłopie. Ty mi stąd normalnie... On pływa? Creeper pływa? Co wydajecie? Nawet nie wiedziałem, że Creeper pływa. Ale pozdrawiam w takim razie was wszystkich bardzo serdecznie i pamiętajcie na początku tego odcinka, żeby oczywiście subskrybować i lajkować ten kanał, polecam wam bardzo gorąco. Wpadajcie oczywiście również na sklep www.abra.et, polecam bardzo serdecznie, bo do każdego zamówienia macie dołączony autograf Aberki, więc polecam bardzo serdecznie. Może, słuchajcie, nawet zrobimy takie coś z Bobo. Nie jestem pewien. Nie, piszcie w komentarzu, czy byście coś takiego chcieli. Może z autografami Bobo wprowadzilibyśmy jakieś nowe, jakieś limitowane na przykład wzór, jakieś, nie wiem, koszulki albo na przykład bluzy. I byśmy takie coś zrobili. Oczywiście piszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. A ja teraz zbieram normalnie na szybkości trzcinę. I takie coś to oczywiście również możemy zrobić, więc nie ma naprawdę żadnego problemu. A moim zdaniem naprawdę byłoby bardzo fajne coś takiego zobaczyć. Wiecie, moglibyście mieć jakiś tam autograf normalnie Bobusia i jakiś fajny po prostu by był. Oczywiście on by był inny niż ten, co dostają ludzie za top donatora miesiąca, ale no również jakiś fajny, wiecie, jakiś po prostu elegancki. Coś takiego by naprawdę by było spoko. I teraz patrzcie, wyzbieramy całą normalnie trzcinę. Z każdego miejsca teraz musimy wyzbierać trzcinę. Zobaczcie, że mamy już jej naprawdę sporo. W ogóle wy się nie orientujecie, ile Aberka mówił, żeby tej trzciny mu dać, bo w sumie mi nie powiedział za bardzo, ile on tej trzciny potrzebuje. Więc jakbyście mi napisali w komentarzach, to bym też był oczywiście bardzo wdzięczny z tego powodu, to możecie oczywiście napisać i będę naprawdę bardzo wdzięczny. Panie pająku, pająki też pływają. Co wydaje? Naprawdę wszystkie te potwory pływają. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że one wszystkie pływają. Dobra, już robimy chyba ostatnie kółeczko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tą trzcinę jeszcze w tym miejscu. I tam mamy, słuchajcie, jeszcze dalej trzcinę. Patrzcie, to są normalnie takie dwa normalnie zgromadziska trzciny, więc oczywiście zbieramy ją z jednego miejsca i zbieramy ją oczywiście z drugiego miejsca. I teraz będziemy biec ludziska tam na tą drugą wyspę, bo to mi jest oczywiście bardzo potrzebne. Patrzcie, ile mamy tej trzciny.
Więc ja się po prostu jaram z tego powodu bardzo, słuchajcie. Jaram się z tego powodu bardzo, bo jednak chciał... W ogóle też wam pokażę, by the way, przy okazji. Naprawialiśmy wczoraj na live'iku tę ziemię i zobaczcie, co ten gangster USA mi znowu zrobił. Tutaj wystrzelił, tam coś wystrzelił. Naprawdę ewidentnie mi to się nie podoba, słuchajcie. To są jakieś ewidentnie po prostu żarty. Oni sobie po prostu ewidentnie znasz żarty robią. Serio, po prostu totalne żarty. Przychodzą i tutaj mi wszystko rozwalają. A to mi się naprawdę po prostu przestaje już podobać. Tak totalnie mi się to przestaje podobać. Dobra, tutaj też wyzbieramy tą trzcinę z tego miejsca, bo już zawsze trzciny nigdy za dużo, słuchajcie. Trzciny nigdy za dużo. Wyzbieramy całutką. I teraz musimy wejść do swojego domku. Oczywiście tu mamy wejście 1, tu mamy wejście 2, bo mi porozwalali wszystko. Idziemy teraz do takiej tajnej mojej bazy. Tutaj troszeczkę może tej... Jak, ile ja mam tej trzciny w ogóle w tym miejscu? Wszystko będziemy musieli przetransportować. Pójdziemy tutaj na dół, bo tutaj też była trzcina. I zobaczcie, to w ogóle robiliśmy na live'iku, więc tutaj, w tym miejscu też trzeba wszystko powyzbierać. I zobaczcie, ile tu jest normalne olbrzymie, normalnie połacie, czy jak to tam się mówi, trzciny cukrowej. Zobaczcie, ile tutaj, jak jest tutaj naprawdę dużo. Ja się po prostu z tego powodu strasznie jaram. I zobaczcie, dzięki temu po prostu będziemy mogli spełniać Aberki każde oczekiwania. I jak Aberka już nie będzie chciał tej trzciny cukrowej, to sami będziemy sobie robić szmaragdy, więc będą same oczywiście pozytywne rzeczy dla nas. To w ogóle tej wody tutaj nie było. Tutaj coś się ewidentnie ktoś... Ktoś tutaj ewidentnie był i jakąś tam wodę postawił i coś tam chciał zniszczyć, więc to mi się oczywiście bardzo nie podoba. Ale patrzcie, ile tej trzciny cukrowej tutaj jest, zobaczcie. Jej tu jest o wiele więcej niż naokoło całej tej wyspy, naprawdę. To jest po prostu tak genialne miejsce do zbierania trzciny cukrowej. I zobaczcie normalnie, już połowę mamy za sobą. I zobaczcie, połowę ekwipunku normalnie trzciny cukrowej. Tam już wyrosły nowy krzak. Zobaczcie, jak szybko nawet ten nowy krzak wyrósł. To są naprawdę po prostu jakieś żarty, patrzcie bliska. Ja tu cały czas kopę, a cały czas jest tak... Tu jest jakiś... A, pająk! O nie, poczekajcie, pająka trzeba wyjaśnić. Dobra, niestety rozwaliłem trzcinę. Ale nic się nie dzieje, tutaj też się coś rozwaliło przez przypadek. Ale patrzcie, Oj, znowu mi się rozwaliło. Czasami trzeba uważać na to rozwalanie się. I teraz patrzcie, normalnie rozwalamy tutaj całe. I zaraz wyzbieramy i zobaczcie... Zgadujcie teraz w komentarzu, ile będziemy mieć staków, słuchajcie, trzciny. Jak ktoś poda poprawną odpowiedź, to dajmy na to, że pierwsze 10 osób, które poda poprawną odpowiedź, dostanie pozdro, więc... znaczy pozdro. W sensie dostanie serduszko w komentarzu. Więc polecam bardzo serdecznie i patrzcie, wyzbieramy całą tą trzcinę. Tu było jeszcze coś troszeczkę. Tak mi się wydaje, że chyba już wszystko wyzbieraliśmy. Oj, tu jeszcze jest, tu u góry jakoś tam poleciała. I wydaje mi się... O, tutaj właśnie jest. I teraz patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 plus 9, 18. 8, 20 staków trzciny cukrowej, kumacie! Tylko w tym miejscu jest jakieś 18, 20 staków trzciny cukrowej, kumacie! To jest po prostu eleganckie i strasznie, naprawdę strasznie fajne. I teraz wyzbieramy całą tą trzcinę, jak ile tylko tutaj damy radę oczywiście do ręki unieść. I musimy jeszcze wziąć jakieś skrzyneczki. I poczekajcie, weźmiemy tą skrzynkę i może to drewno... Chyba będzie spoko. I postawimy tam właśnie Aberce taką informację, że to jest, wiecie, że to jest po prostu ode mnie. Tu jest jakiś paszport. Boże! Ludziska normalnie denerwują mnie. Tu patrzcie, jak rozwalili. Oni tu wszędzie wszystko normalnie porozwalali. Ale my teraz idziemy do Aberki. Zostawimy mu całą tą trzcinę cukrową. Jestem ciekawy. Aberka jest na serwerze. To może przy okazji nawet, słuchajcie, zobaczcie. To tam jest Aberka. Patrzcie, tam jest normalnie Aberka w tamtym miejscu. On pewnie nagrywa odcinek albo coś tak. Jakiego teraz robi w tym momencie. Tak mi się wydaje, że... Więc patrzcie, stawiamy oczywiście tutaj skrzynkę. O, tu jest Aberka, pozdro. Patrz, wstawiamy tutaj i patrzcie, i normalnie dajemy mu całą tą trzcinę cukrową. Patrzcie normalnie, chłop będzie strasznie zadowolony, tak mi się przynajmniej wydaje. I on w ogóle chyba wyszedł z tej tajnej swojej bazy, bo trzeba rozwalić gang USA przed chwilą. A ja tutaj napiszę... tutaj napiszę na tej skrzynce. Tajna misja wykonywana jest. O, tak tutaj napiszę, słuchajcie. Spadłem z 60 skratek w pułapkę. O nie! Ci, którzy byli na live'iku, to pewnie wiedzą, o jaką pułapkę chodzi. Też tam spadłem. Lol, dzięki za wykonaną misję. To jeszcze ja napiszę, więcej przyniosę.
Ja więcej tego zaraz przyniosę. O, napiszcie tutaj tabliczkę. Ty, byku, tutaj tabliczka. O, i patrzcie, a ja teraz idę po więcej, elegancko. I on chyba normalnie zadowolony ze mnie jest. On jest chyba... Wow, ale spadłem w ogóle chamsko. On chyba jest bardzo ze mnie zadowolony. Tak mi się wydaje, słuchajcie. Aberka normalnie jest strasznie zadowolony, więc o to mi chodziło, ludziska. Jak Aberka jest zadowolony, więc naprawdę będzie po prostu elegancko. I naprawdę o coś takiego mi właśnie chodziło, żeby Aberka był zadowolony. Tu mamy jakąś ścinę cukrową. Wyzbieram dosłownie całą ścinę cukrową, jaką tylko mamy, żeby, wiecie, żeby Aberka był bardzo z nas zadowolony i był normalnie z nas dumny, że takie coś oczywiście robimy. Nawet, wiecie co, papier tutaj mu zaniosę też przy okazji. Czy ja mam gdzieś tu jeszcze jakąś inną ścinę cukrową? W razie czego chyba nie za bardzo. Więc patrzcie, idziemy normalnie kolejny kursik zrobić ścinę cukrowej, więc będzie naprawdę kozacko. Zobaczymy, czy on w ogóle, czy on to zobaczy. I tą tajną bazę w ogóle tam w buzie Fumfla, to jak coś, to ja wiem, że ona tam jest, bo parę razy się nad nią natknąłem, więc możecie nie pisać tego w komentarzach, to są jakieś w ogóle tabliczki, jakieś dziwne rzeczy. Dobra, i patrzcie, wkładamy kolejną trzcinę. Zobaczcie, ile normalnie jest, prawie skrzynka normalnie, tu jakbym te papiery, bo papiery te są... Ej, no zobaczcie, jeszcze trzy normalnie tej powinny być z takiej trzciny, czyli by było gdzieś dotąd. Zobaczcie, ile trzciny cukrowej przyniosłem. Aberka powinien być normalnie ze mnie dumny. Gdzie jest w ogóle Aberka? On chyba... Tam jest Enderman! Ja potrzebuję perełki! Poczekajcie, Enderman, proszę, Endermanku. Ja potrzebuję perełki, więc bardzo bym tutaj chciał, żebyś się fajnie poddał i żebym tutaj zdobył z ciebie Enderman... No nie bij mnie, lamusie! Co za lamus? Co za normalny chłop? No zostaw, ja ci nic nie robię. Ja ci, chłopie, nic nie robię! Czy ja cię biję? Czy ja tego chłopa... Jaki to jest w ogóle... Ej, powiedzcie mi, bo ja naprawdę tego chłopa w ogóle po prostu nie ogarniam. Totalnie... Ja ci nic nie robię! Czy ja coś ci robię, chłopie? Ja Endermana chcę wyjaśnić. Nie no, co za łeb normalnie. No zostaw mnie w spokoju, chłopie! Co za łeb? Jaki łeb? Jaki... Nie, po prostu ja oszaleję zaraz. No co za łeb? Ja naprawdę... Nie no, Gangster USA... No wypinkalaj mi stąd! Co za łeb w ogóle? Możesz mi zostawić w spokoju? Czy ty możesz dać mi święty spokój? Proszę! No, dziękuję. Ja tu Endermana chcę wyjaśnić, a normalnie ten mi chłop nie daje spokoju. Czy ja w ogóle im wbijałem do tej ich bazy? Dobra, tego Endermana. Ten Enderman jest teraz w tym miejscu, więc ja bym chciał tego Endermana wyjaśnić. I patrzcie, wyzbieramy perełki. Dobra, no nie dostałem perełek. Naprawdę, naprawdę Enderman mi nie dał perełek. Jeszcze siekierę rzuciłem przez przypadek. Dawaj siekierę. Dawaj siekierę. Siekierę dawaj, lamusie. Siekiera. Dobra, napiszemy mu, żeby dawał siekierę, bo zostawiłem mu przez przypadek siekierę. Poczekajcie. Siekiera. Siekiera. O, tak napiszę. Siekiera. Dawaj siekierę, bo mi chłop normalnie... Chyba przez przypadek rzuciłem siekierę. Dawaj. Siekierę. Co za chłop? Co on tu napisał? Siemka, aby wbić do... To potrzebujesz paszportu. Ale... Ja Endermana niszczyłem i wziąłeś mi sikierę. O, gotowe. I patrz, dam mu... Co za chłop w ogóle? Paszport tu masz, byku. O, daję mu i niech on to przeczyta. No co za chłop? Sikierę chyba rzuciłem mu przy przypadek. Dawaj sikierę, lamusia. No chłop mi normalnie sikierę wziął. To już mi się normalnie nie podoba, słuchajcie. To mi się już ewidentnie nie podoba. Kiedy? No teraz. No teraz mi wypadła. O, gotowe. No, i rzut, albo może sprawdzę w skrzynce, bo jeszcze się okaże, że mam w skrzynce i normalnie będzie pech. Jak okaże się, że mam w skrzynce, to naprawdę będzie śmieszne. Nie mówcie nawet, że mam w skrzynce, naprawdę, bo to będą takie jaja. To będą jaja jak berety, tylko pytanie, gdzie ja odkładałem te itemy? Do jakiej skrzynki ja odkładałem te itemy? Bo jestem naprawdę ciekawy, do jakiej ja skrzynki odkładałem te itemy. Poczekajcie, musimy to zobaczyć, bo jak ja odłożyłem przy przypadek siekierę, to będą po prostu jakieś żarty, naprawdę. To będą po prostu ewidentnie żarty, ale tak mi się wydaje, no... Co? Mam laga, bo ja jej nie mam. Masz laga. Sam jesteś lagiem.
Pizda. Dobra, ten. No, chłop mi sikierę zabrał. Chłop mi sikierę zabrał. Dobra, wiecie co? Chłop mi normalnie sikierę zabrał. Ja do tego gangu Siluetsa jakoś muszę... On tu sobie wiadomość mi dać, czy jak? Chcesz mi... Nie? Ej, on mi chyba cyry zabrał. To jest w ogóle... Poczekajcie, to jest jakaś książka? Chwilowy paszport USA. Bob, cztery nazwisko Johnson. No to niezły. To niezły, pozdro. Twój stary. O. Gdzie on? Ty! On se poszedł. No co za lamus. Dobra, zostawię to. A tu jakiś paszport dostałem. Ważny do... Johnson. Zamiłowania, amerykańska kuchnia oraz muzyka klasyczna. Co? Wiecie co? Powiem wam, że naprawdę nie ogarniam. Ale cóż, dziękuję wam za ten odcinek. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Wpadajcie oczywiście na sklep z koszulkami również. Od 149 zł jest darmowa dostawa, więc polecam wam bardzo gorąco. A ja na tą chwilę będę uciekać. I pamiętajcie, autograf Aberki do każdego zamówienia. Więc wbijajcie, kupujcie. Ten odcinek był dosyć dziwny, ale przynajmniej zrobiliśmy i spełniliśmy tajną wiadomość od Aberki. Tajne zadanie, więc się naprawdę jaram totalnie. No i cóż, na tą chwilę oczywiście wielkie, przeolbrzymie, największe na świecie